W nocy z 1 na 2 sierpnia 1914 roku w Kocmyrzowie patrol Władysława Prażmowskiego Beliny jako pierwszy oddział Wojska Polskiego przekroczył granicę zaboru austriackiego z rosyjskim. Ułani dotarli aż pod Jędrzejów, rozsiewając po drodze wieści o nadciągających licznych polskich oddziałach strzeleckich. 4 sierpnia wrócili do Krakowa i weszli w skład pierwszej kompanii kadrowej. 2 sierpnia 1914 roku za zgodą władz austriackich Józef Piłsudski rozpoczął mobilizację i koncentrację polskich organizacji paramilitarnych w Galicji. Z połączenia strzelca i drużyn strzeleckich powstała pierwsza kompania nazywana kadrówką. Jej dowódcą został Tadeusz Kasprzycki. Piłsudski zakładał, że wkroczenie kadrówki do Królestwa Polskiego zaowocuje wybuchem powstania przeciwko Rosji. 3 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski przemówił do zmobilizowanych w krakowskich oleandrach. Żołnierze, spotkał was ten zaszczyt, że pierwsi pójdziecie do królestwa. Patrzę na was jako na kadry, z których rozwinąć się ma przyszła armia polska i pozdrawiam was jako pierwszą kompanię kadrową. Tego samego dnia żołnierze obalili słupy graniczne pod Michałowicami i wkroczyli do zaboru rosyjskiego. 3 sierpnia 1918 roku ilustrowany kurier codzienny donosił: walka o narodową przyszłość młodego pokolenia na Śląsku wchodzi w decydującą fazę. Polski Komitet Szkolny w Zagłębiu Ostrawskim ogłosił czarną listę sprzedawczyków dzieci polskich na Śląsku. Chodziło o dzieci polskich robotników, które w ogromnej większości uczęszczały do szkół niemieckich i czeskich. 5 sierpnia 74 lata temu zginął Jędrzej Moraczewski, premier pierwszego rządu powołanego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, a także minister komunikacji. Kapitan saperów Legionów był jednym z przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej, budowniczy linii kolejowych w Galicji i w Bałkanach. Działał w Polskiej Partii Socjaldemokratycznej i Polskiej Partii Socjalistycznej.